posiadamy wraz ze synem gospodarstwo rolne o powierzchni 55 hektarów w miejscowości Dębowiec, gmina Gniezno. Na dzień dzisiejszy zakupiliśmy z firmy Woprol rozsiewacz nawozu, żeby nam ułatwiło i szybciej rozsianie nawozu dokładniejszą dawką, gdyż areał się powiększył. No i przy właśnie dzisiejszej dobie rozwoju, no niestety trzeba inwestować w sprzęt, żeby to szybko, sprawnie było zrobione. Gospodarstwo się rozbudowuje, na dzień dzisiejszy zaczęliśmy wiosną budowę tuczarni, gdzieś na około 1000 sztuk w roku. Ja z żoną zajmiemy się produkcją prosią, a syn tuczem. Ogólnie cykl będzie zamknięty w gospodarstwie. Jak ojciec wspomina, prowadzimy razem gospodarstwo rolne o powierzchni 55 hektarów i ten rozsiewacz nawozu, który zakupiliśmy, jest brany na mnie jako na młodego rolnika. Z premii, z której skorzystałem, pomogła mi bardzo w rozwoju gospodarstwa. Na dzień dzisiejszy przy tej opłacalności za gotówkę ten sprzęt zakupić jest naprawdę bardzo ciężko. Dlatego skorzystałem z tej pomocy dla młodego rolnika. Również skorzystaliśmy też jeszcze z jednych funduszy, zakupiliśmy w nich opryskiwacz, również firmy Woprol, o pojemności zbiornik 2,5 tysiąca litrów i szerokości belki roboczej 21 metrów. Został zakupiony w lipcu, no jak na razie nie było za wiele nim pryskane, był tylko uruchamiany, więc czekamy dalej na wiosnę, wiosną pójdzie wtedy w konkretną robotę i zobaczymy wszystko, jak się ładnie sprawuje.